Sztuka w trzech aktach. Tajnych i fajnych. Absolutnie sceniczna do przedstawienia. Na plecach własnych, czyli należąco, bez względu na porę roku i budynek, w którym odbywa się przedstawienie. Widoczna może być na scenie. Scena na dachu, dach na pierwszym piętrze opery lub banku. Sam wynalazek czytania na plecach własnych został sporządzony według starych recept z początku XX wieku, na długo przed teatrem. Także wielmości złego. I takiego słowa. Czyż nie można wielkiej improwizacji wygłaszać należąco w wypadku zapalenia szczytów płuc i mózgów? Tym bardziej wolno w łóżku czytać na stojąco. Kaszel, kichanie, wycieranie nosa i tym podobne nie zmieniają przecież treści dzieła, tylko je deformują. Przypadkowe kichnięcie aktora często wychodzi na zdrowie starym klasykom i romantom, a także różnym joneskom bez względu na kolor skóry czy wyznania. Jednym słowem, w przypadku zaziębienia lub niestrawności aktora lub aktorki nie należy odwoływać przedstawienia, lecz wprost przeciwnie. Wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że bohater sztuki inaczej prezentuje się na scenie ubrany, a inaczej rozebrany. Na stojąco, na siedząco, na tronie, na trawie, na sedesie i tak dalej. Ciągle się o tym zapomina, szukając oszołomienia w muzyce, w oszalałych światłach. W sztuce na szworakach zostało to dokumentnie opisane, wyjaśnione i udowodnione, ale tylko częściowo wykorzystane przez reżyserów. Wprawdzie ktoś wykorzystał drabinę, aby zrewolucjonizować nasz, ale nie mój, teatr. Natomiast przez łóżko bohatera kartoteki przewija się cała falanga nienasyconych twórców teatru. Zamkniętego. Amatorskiego. Otwartego. Teatru tańca, słowa, gestu. Okrucieństwa. Rapsodycznego. Teatru na wodzie, pod wodą. Oraz wszelkich innych teatrów. W zakładach zamkniętych, otwartych. W fabrykach, więzieniach. Szpitalach, izbach wyczerzy. Kanałach, szambach. W moich szufladach wyobraźni. Archiwach i teczkach. Mam dziesiątki koncepcji, teorii, pomysłów na kilka reform Teatru Narodowego. Marzę o wystawieniu sztuki w jednym akcie płciowym pod tytułem Król obów, beczce, kieczobu. Mam gotowe scenariusze pod tytułem Stary wiaru zawiany przemówił pod Olszyn. Bakantki smacanowa, czyli Orfeusz w dziosło szarpane. I super bomba. Błono bogini Diany, jak Teon, rogacz prowincjonalny przez psy pogryziony. Twoje palce.
jest taka posłuszna. Robi wszystko, co pomyślę. To ja jestem. To mój dziad, to mój ojciec, to mój syn jest bohaterem. Ty jesteś bohaterem. Naszych czasów. Czasy są duże. Ludzie wykrywali. Jak zwykle. Jak zwykle. Filipie, teraz ty bądź bohaterem. Moja ręka. Moje palce. Dlaczego ręka jest tu tak posłuszna? Robi wszystko, co myślę. To brzydko i niezdrowo. Co z niego wyrośnie, jak będzie się tak długo wylegiwał? Wstawaj! Chłopcze! Ma 40 lat i jest dopiero dyrektorem administracji operetki. Ręczę ci, że on się brzydko pod kołdrą bawi. Sam ze sobą. Pledziesz, przecież tam jeszcze ktoś leży. Zdaje się, że kobieta. Uszalałaś! 7-letni chłopiec? Wczoraj wyciągnął mi złotówkę. Zerży mu skórę. Przy tym wiara cukier z cukiernicy. On ma kolegium, referat i koreferat. Radu mi złotówkę! Gdyby powiedział, tatusiu, proszę cię o złotówkę, chcę sobie coś kupić. Dałbym. Pomóż mi, będzie ukarany. Ciszej. Śpi. W kogo on się wdał? Dzieckiem w kolebce dołem urwał chytkę. Ten młody syntu, sicentaur. Jest.